Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie w gościnnych, jak zwykle, progach Klubu Jeździeckiego Deresz. Można by powiedzieć, jest Deresz, jest zabawa. My dzisiaj przedłużamy trochę tą zabawę z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Bawimy się wspólnie, jak co roku zresztą. Dzisiejsze wydarzenie to tak naprawdę kontynuacja tego, co działo się przez ostatnie 5 lat. Dlatego mamy taki mały jubileusz. Piąty konkurs skorkowy imienia Jadwigi Pasturczak. W tym roku połączony z piknikiem rodzinnym. Jest nam bardzo miło Państwa gościć. Tym bardziej się cieszę, że z roku na rok jest Państwa coraz więcej. Także zapraszamy. Dzisiaj będzie się sporo działo, bo jak Państwo wiecie, będzie sporo atrakcji. Począwszy od konkursu skokowego, będzie też szereg możliwości innych, od przejazdów bryczką, po możliwość piknikowania po prostu na terenie Klubu Jeździeckiego Deresz. W naszym tle, jak Państwo widzicie, nasza klubowa koleżanka Wiktoria rozrusza już swojego rumaka, ale chciałem nawiązać do tego w bardzo prosty sposób. Mianowicie Klub Jeździecki Deresz to takie połączenie tradycji z teraźniejszością i trochę nowoczesnością. Znacie Państwo nas z wielu wydarzeń, z wielu takich uroczystości w regionie, które staramy się wspierać, a także w nich aktywnie uczestniczyć, także zarówno konie, jak i te charakterystyczne czerwone stroje są Państwu zapewne już znane. Natomiast to bardzo piękne połączenie elegancji sportu, a właściwie rekreacji konnej z taką tradycją. Ale ja tutaj pewnie mógłbym długo o tym opowiadać, ale mamy dzisiaj dosyć obszerny harmonogram, dlatego o rozpoczęcie dzisiejszego konkursu proszę pana prezesa Michała Adamkiewicza. Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie, kolega już powiedział, jak zwykle przyjaznych, otwartych dla wszystkich progach Klubu Jeździeckiego Deresz. Bardzo się cieszymy, no pogoda nam dopisała, ale nie tylko, bardzo się cieszymy z tego, że Państwo, którzy do nas przybyliście, znaleźliście czas w tej pogoni. No dzisiaj mamy takie, no taką teraźniejszość, że każdy no goni nie wiadomo do końca za czym, niektórzy wiedzą, są zdeterminowani, natomiast bardzo miło nam, że znaleźliście chwilę wolnego, żeby dzisiaj wspólnie spędzić ten czas, bawić się, podziwiać swoje pociechy w większości, ale nie tylko, spędzać po prostu w przyjaznym gronie w jakikolwiek sposób ten czas. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich witam. Za chwilę przekażę głos panu prezesowi seniorowi, który powie, skąd się wzięła nazwa tego turnieju, tej zabawy dzisiejszej, tak jak kolega wspomniał, od 5 lat się bawimy w ten sposób. I no, widzę nowe twarze, niektórzy nie wiedzą, kto to był taki pani Jadwiga Pasturczak. Proszę pani, proszę panów, poza szarością dnia codziennego, który w klubie wygląda różnie, bo to jest jesień, to jest śnieg, to jest zimno, to jest brud, to jest trochę bałagan. Poza tą szarością tego dnia powszedniego są dni szczególne. Do tych szczególnych dni zaliczamy przede wszystkim Hubertusa, jest to święto klubowe. Potem jest 11 listopada, święto narodowe, rocznica odzyskania niepodległości po latach zaborów. I potem, albo nawet na początku, jest dzień, w którym widzimy nasze pociechy na koniach, szczególnie starannie przygotowane do tego, głównie z dbałością o urodę własną i strój. Nazywa się to Turniej Jeździecki. Jest to memoriał, czyli czcimy pamięć tą imprezą, pamięć naszej Nestorki, osoby szalenie zaangażowanej w sprawy jeździeckie. Koniec swojego życia, to był długi koniec, przez lat 30 była u nas instruktorem i uczyła nas wszystkich zasad
prawidłowego jeździectwa. Nie tak, jak czasami spotykamy gdzieś tam w konkurencji, rób ta, co chce ta, tylko to, co robimy, ma być wszystko zgodnie z tradycją, o której mówił prezes, z zasadami, mając na względzie przede wszystkim dobro konia. Pani Jadwiga Pastuczak była osobą nietuzinkową, osoby, które się rzadko trafiają, która łączyła w swojej osobie i w swoim działaniu cechy damy, bo była przedwojenną panią, żoną oficera artylerii konnej, wychowywana w trochę innych zasadach i priorytetach, ale też nie wstydziła się i nie stroniła od prac codziennych, potrafiła zamiatać stajnie, naprawiać, pomagać przy pracach porządkowych. Jest osobą, której pamięć czcimy, szczególnie to nieliczne już grono, które miało przyjemność i zaszczyt znać ją osobiście. Wspominamy ją przy różnych okazjach i to, że przez lata prezes Michał wprowadził zasadę, że to właśnie imienia pani Jadwigi Pasturczak odbywa się ten turniej, jest takim ukłonem i pamięcią i memoriałem w stronę pani Jadwigi Pasturczak. Ponieważ przyjechaliśmy tutaj i przyszliśmy nie po to, żeby słuchać długich przemów, ale żeby się dobrze bawić i mieć z tego satysfakcję, życzę Państwu, którzy w większości mają swoje typy, kto ma wygrać, a więc babciom, dziadkom, ciociom, tatom, mamom, rodzinie, żebyście Państwo mieli satysfakcję z tego, że to właśnie Wasze pociechy siedzą na tych bądź co bądź dużych i nieprzewidywalnych koniach. Życzę przyjemności, a przy okazji zrobię kryptoreklamę. Będę powoził tą bryczką, która tam stoi z boku. Jest to przemyślane w ten sposób, że dzisiaj nic nie ma za darmo, w związku z tym kasujemy dychę od łebka. Maksymalnie mogą siedzieć 3 dorosłe osoby, bądź z dziećmi tyle, co się zmieści. I oczywiście wtedy to się zamyka kwotą 30 zł za taki kurs. Będzie to się odbywało gdzieś mniej więcej, w zależności jaką prędkość rozwiniemy, około 10 minut. Zmiana dekoracji na bryczce będzie się odbywała przy tak zwanej wadze. Na centrum tego podwórza gospodarczego jest taki budynek, na którym mówimy waga i tam będziemy prosili, żeby długa kolejka się ustawiała i cierpliwie czekała na tą przejażdżkę. Serdecznie witam Państwa, jeszcze raz życzę przyjemności, dziękuję, przepraszam, że przydługo. Pan prezes senior, przyznam szczerze, mnie ubiegł, bo chciałbym właśnie przy tej okazji zareklamować pana prezesa, że to taka będzie, powiedzmy, takie żywe spotkanie z historią klubu jeździeckiego DRS i taka nie lada gratka, żeby przejechać się tą bryczką z panem prezesem, bo zapewne pan prezes uraczy państwa jakąś ciekawostką historyczną, jeżeli chodzi o klub jeździecki DRS, jeździectwo czy aspekty hodowlane, także gorąco zachęcam, ale to jeden z wielu punktów dzisiejszego programu. Oczywiście takim daniem głównym, użyję tego sformułowania, oczywiście będzie konkurs, a właściwie 3 jego elementy, 3 osobne konkursy, a także w drugiej części dzisiejszego spotkania zawody Hobby Horses. Natomiast jeżeli chodzi o tą strefę po mojej prawej stronie, też gorąco zachęcam, przez cały dzisiejszy dzień odbywał się będzie kiermasz. Tam są takie różne ciekawe przedmioty, które za niewielką opłatą można nabyć, a te środki zebrane z tego tytułu zasilą taką pulę przeznaczoną na leczenie i profilaktykę koni. Oczywiście naszych koni, tak. Także po mojej prawej stronie, nieco dalej, będzie można, jak Państwo się nieco zmęczą albo będą chcieli się orzeźwić, to zapraszam do strefy gastronomicznej. Będzie można też swobodnie piknikować, o czym już wspomniałem na samym początku. Są przygotowane dla Państwa specjalne miejsca, w których można śmiało sobie usiąść, można pogrillować, także gorąco zachęcam. Jeżeli chodzi o punkt główny naszego dzisiejszego spotkania i konkursu, ja nie mógłbym nie przedstawić naszego szacownego jury,
W ubiegłych latach zapowiadałem je jako ostre jak brzytwa. Przyznam szczerze, nie wiem jak będzie w tym roku. No zobaczymy. Jak Państwo wiecie, no konie to troszkę nieprzewidywalne zwierzęta. Jakie będzie nasze jury, zobaczymy. Ale ja liczę, że będzie spoglądało łaskawym okiem na naszych uczestników. A to jury w składzie pani Katarzyna Szewc. Ewa Kędzierska i Daria Śmigel. Wejdę koledze w słowo. Słuchajcie, proszę Państwa, nasze konie to nie są sportowe konie, to są nasze rekreacyjne, wychuchane, ulubione. Z takimi sytuacjami jak dzisiejsza nie mają, to znaczy mają styczność raz do roku, to są właśnie te zawody. I no, mogą się różnie zachowywać. Bardzo prosimy o wyrozumiałość i przede wszystkim no, pamiętać o tym, że to jest wspólna zabawa, wspólnie się mamy bawić i z uśmiechami na twarzy no, przyjmować nawet niepowodzenia, nawet porażki, bo mogą się takie zdarzyć. Także naprawdę prosimy o wielką wyrozumiałość. Ja tylko krótko powiem, że nasz konkurs główny będzie się składał z trzech osobnych konkursów, takich podkonkursów. Pierwszy pod tytułem Turniej Owelowe, drugi Hipiczne Fantazje, trzecie Walczymy o Puchar Prezesa i to ta zasadnicza część. A z kolei jeżeli chodzi o fruwające hobby horses, bo tutaj także wiele może się wydarzyć, będzie aż pięć osobnych kategorii, także też będzie się działo, mówiąc potocznie, ale myślę, że na chwilę obecną możemy już przystąpić do naszego punktu numer jeden dzisiejszego wydarzenia. Oczywiście ponownie zapraszam do zapisów na Hobby Horses, bo myślę, że dostarczą one sporo takich wesołych emocji. Przypominam zapisy u koleżanki Emilki naprzeciw stajni.